przygody. Ha! Najlepsi rachmistrze z Silmaniony nie zliczyliby, ile miałem ich w życiu. Ta, o której pragnę wam opowiedzieć, jest jednak szczególna. Zdarzyła się bowiem, kiedy byłem już martwy. Martwy od 1000 lat. Z tym 1000 może jednak przesadzam, ale w każdym razie, wierzcie mi, martwy wystarczająco długo, aby każdemu mogło się to znudzić. Leżałem sobie w mojej wygodnej, wyściełanej aksamitem trumnie, prezent od wdzięcznego cechu browarników, kiedy to Goul, ale nie będę uprzedzał faktów. Dość powiedzieć, iż we wszystko zamieszany był pewien młody człowiek. Mieszkał w krainie pełnej odważnych rycerzy, potężnych czarów, ognistych smoków, pięknych księżniczek i pazernych kupców, ale zamiast szukać przygód, wolał przesiadywać po karczmach i słuchać opowieści bardów. Taki to był młodzieniec. Z głową napakowaną bzdurami i bez żadnego pożytecznego fachu w ręku. A przecież zawsze mógł zostać zręcznym szulerem czy cenionym biboszem. A zapomniałem wam powiedzieć, jak ten nic po nim miał na imię. Swoją drogą było to plebejskie imię i nie warto go pamiętać. Lepiej zapamiętać, pod jakim imieniem przeszedł do legend. Podobna historia jak ze mną. Nazywajmy go tak, jak chciał być nazywany. Galador. Pasowało to imię do niego jak pięść do nosa. Ważniejsze jest jednak, iż ten przemiły młodzieniec miał pecha. Mieszkając w pobliżu pewnego nie mniej miłego nekromanty, który zasłynął z umiejętnego wywoływania demonów. W zamian za władzę nad tymi istotami obiecał im swoją duszę, ale udało mu się z tego wymknąć. Znaczy, w jaki sposób? To nie należy do naszej opowieści, zwłaszcza, że aby zrozumieć choć jedną setną z tego, musielibyście pół życia studiować u jednego z najwybitniejszych magów świata. Na przykład o mnie. W każdym razie w piekle nastał czas płaczu i zgrzytania zębów. Kiedy tak wybitna duszyczka wymyka się piekielnym sidłom, nigdy nie jest to mile widziane przez zwierzchników. Odpowiedzialnym za cały ten ambaras był pewien demon, charakteryzujący się sporą brawurą i odwrotnie do niej proporcjonalną sumiennością. W związku z tym nie wahał się nawet łamać piekielnych przepisów. Co zresztą uczynił w tym wypadku. Krótko mówiąc, namówił naszego przyjaciela Galadora do podpisania cyrografu w zamian za życie pełne przygód i tytuł książęcy. Krew spłynęła po kciuku na pergamin. Piekielny szpon został przybity. Zagrzmiało, błysnęło i nasz Galador, a raczej jego dusza, weszła w ciało nieznanego mu, a najbliższego duchem młodego księcia. Tak łatwo, jak w rozkoszną kotlinkę wchodzi. Zresztą, nieważne. O czym to ja... Ach, tak. Nastąpiła przemiana. Ale dusza oryginalnego księcia spłynęła prosto w chciwe diabelskie szpony i demon, rechocząc jak oszalały, porwał ją do piekła. Nawiasem mówiąc, złamał w ten sposób kilka bardzo ważnych przepisów wyznaczonych przez samego arcydemona. Wydawało mu się jednak, iż ma powody do śmiechu. Nasz drogi Galador znalazł się bowiem na zamku tuż przed walką z niepokonanym czarnym rycerzem, słynącym z siły i okrucieństwa. Cóż mógł więc zrobić? Zrobił to, co każdy z was zrobiłby na jego miejscu, gdyby nagle znalazł się w obcym ciele, stojąc przed
dwa razy od siebie wyższym facetem. Uciekł. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam na nową seryjkę, tym razem z gry Książę i Tchórz. Po Teenage Angcie przyszedł czas na ten tytulik, tym bardziej, że odpowiedzialne za wydanie tej gry jest to samo studio, czyli Metropolis Software. O czym jest fabuła gierki? Myślę, że dowiedzieliście się z intro, tak więc od razu zacznijmy naszą przygodę. Gramy tym kolesiem i na początku musimy porozmawiać sobie z tym zielonym stworem. Jest to grabarz. Przepraszam. Nie ma mowy! Idź sobie! Nie widzisz, że staram się ciebie ignorować? Ale ja nic... Wiedziałem! Co to za miejsce? Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Tu chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? Nie chcę przeszkadzać. Zacznijmy po kolei. Co to za miejsce? Nie twój interes! Zgiń, przepadnij, siło nieczysta! Wygląda to chyba na cmentarz. Poważnie? Zawsze myślałem, że mieszkam na kolorowym i radosnym placu zabaw. Placu zabaw? A, rozumiem. Staramy się być dowcipni. Jesteśmy dowcipni. A teraz idź już stąd. To nie miejsce dla szaleńców. Koleś jest troszkę niemiły dla nas, no ale cóż, jak to szaleńców? Jak to szaleńców? Wy, ludzie, jesteście wszyscy szaleni. Żyjecie jakieś marne 200 czy ile tam lat i to źle na was działa. Ciągle gnacie tu i tam, spieszycie się i nie potraficie usiedzieć nawet 100 lat w jednym miejscu. 100 lat? Rozumiem. Więc pan jest jedną z tych legendarnych długowiecznych istot. Pewnie ma pan z 1000 lat albo więcej. Kiedy się rodziłem, ludzie byli jeszcze cali owłosieni. Chodzili po drzewach, podpierali się ogonami, a na banana mówili jup jup. Tak, to było jakiś czas temu. Koleś ogólnie jest zombiakiem, zresztą można to stwierdzić po jego kolorze skóry. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Wróć, którędy przeszedłeś. Ale tam, kiedy nie mogę, naprawdę, proszę mi wierzyć. O, zamknij się już! Spróbuję kogoś obudzić. Hin-hi-ko-rin! Cholerne dusze! Nigdy ich nie ma, gdy są potrzebne. Przykro mi, człowieczku, ale nie mogę ci pomóc. Grabarz twierdzi, że nie może nam pomóc, ale kiedy porozmawiamy z nim, po raz kolejny przekonamy go, żeby spróbował na innym grobie. Może trzeba z nimi inaczej porozmawiać. Sztuka konwersacji to umiejętność, którą posiadłem w niewiarygodnym stopniu. Moja mowa jest jak płatki fiołków padające na jedwabną poduszkę, a jej słodycz wprost proporcjonalna do mojej urody. A sam przyznasz, że nie można nic odmówić temu szlachetnemu obliczu, które widzisz przed sobą. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem. Jakieś 500 lat temu zakochała się nawet we mnie pewna wiedźma. Była niezwykle przystojna. Może tylko miała nos zbyt blisko brody. Masz z tym jakiś problem? Miała nos zbyt blisko brody. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Musiała wyglądać okropnie. Przecież to styk bzdur. Przecież to stek bzdur. Co takiego? Człowieczku! Chyba nie dosłyszałem. Nie, nic, naprawdę. Ależ powiedz proszę. Chętnie posłucham.
Powiedziałem bez dwóch. Chodziło mi o to, że bez dwóch zdań. Aha! W porządku. Precipite volissime balmente! A może tak? Saipuakivi kaupias! Cholera! Nic z tego nie będzie. No niestety, po raz kolejny się nie udało. Spróbujmy porozmawiać z nim po raz trzeci. Może tym razem się uda. Został jeszcze jeden grób, proszę. Został jeszcze jeden grób, proszę. Nie ma mowy. To grób czarodzieja Arivalda. Mówiono o nim, że ma niemiły zwyczaj zamieniania w stonogi tych, którzy przeszkadzają mu we śnie. Swoją drogą, zjadłbym jakąś tłuściutką stonogę. Chyba lepiej zaryzykować, niż znosić dłużej twoją obecność. Nareszcie. O, w mordę! Witaj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie, jestem... To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo... Zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy, właściwie... Moja dusza... Na pogawędki o drobiazgach czas będzie potem. A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego. Gdyż nie będziesz miał się czym chełpić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... A? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz? Wiem, że chcę się stąd wydostać. O, coś nas łączy. To miłe. 1000 lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i pyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Pod ścianą siedziało piwo, to znaczy bard, i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać, albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. Zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor Wszobrody odmówił mi 37. kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję do końca życia. Moglibyśmy razem sprawdzić, czy ta karczma jeszcze stoi. Ho, ho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. To mapa. Magiczna. Ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i w innych coś się znajdzie. Co? Och, nie bój się, są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego? Czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc, mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć. Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście. A jeśli tam nie ma już miasta? To znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia! I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji, jestem Arivald Silmaniony,
arcymag tajemnego bractwa i mistrz sztuk magicznych. A ja chyba Galador. No dobra, porozmawialiśmy sobie z Arivaldem. Koleś zresztą strasznie mądrze mówi. Jeżeli macie problemy, wypijcie sobie kufelek piwa i naprawdę, naprawdę to pomaga. Weźmy sobie łopatę. Zabierz. Dostaliśmy zgodę na przeszukanie wszystkich grobów, tak więc uczyńmy to. Czuję się trochę nieswojo, ale skoro Arivald pozwolił... Cóż my tu znajdziemy? No dobra, coś tam jest. Kolejny grób. Jakiś kryształ. Medalion Wiedźmina. I sztylet. Dobrze mieć takiego przyjaciela u boku. No, no, na szczęście to już koniec tej bezładnej kopaniny. Wszystkie groby sprawdzone. Na robale i larwy pajechu! Co tu się działo? Coś ty zrobił, barbarzyńco! No co? Przecież i tak wszystkie były puste. Nie mam pojęcia, o czym mówi. Cholerne krety zawsze się gdzieś wkręcą. Dobra, weźmy sobie ostatnią odpowiedź, bo jest zabawna. Cholerne krety zawsze się gdzieś wkręcą. Już od kilkuset lat nie widziałem tu żadnego kreta. Za wyjątkiem tych, które przyrządzam w piołunowym sosie. Więc nie sil się na kłamstwa, ty mała, biała glisto! I zaznaj smak mojej przewrotności. Przeklinam wszystkie rzeczy, jakie ukradłeś z tego świętego cmentarza! Ale za to przy okazji mapa zaczęła działać. No dobra, coś kosztem czegoś. Mamy przeklęte przedmioty, ale mapa zaczęła działać. Spójrzmy na nią. Magiczna mapa od Arivalda. No dobra, udamy się do miasta. Tam w oddali widać jakąś samotną chałupkę. To pewnie jakaś pustelnia. Odkryliśmy pustelnię, ale udamy się tam później. Na razie chodźmy do miasta. Przyczyn znanych tylko naszemu królewskiemu majestatowi, a które publicznie ujawnione zostać nie mogą, nasz syn od dnia dzisiejszego nie może być uważany za naszego syna. Niniejszym rozkazujemy wymazać jego imię ze wszelkich ksiąg i dokumentów. Ogłaszamy, iż nie ma on prawa do naszej korony i majątku, a nawet do przebywania na terenie królestwa. Jego imię ma być zapomniane. Nigdy już nie przyjmiemy go pod nasz dach. Jego wysokość, król pleple. Thank you, drive through. Ciekawe, kto wymyślił ten głupi dowcip. Czego się gapicie? Wracać do roboty. Przecież nic się nie stało. Jak bym słyszał kierownika u mnie w pracy? No dobra. Spójrzcie sobie na tego więźnia. Musimy z nim porozmawiać, ale w taki sposób, żeby pozwolił nam przeszukać kieszenie. Szóstka się toczy! Cóż takiego zrobiłeś, biedaku? Widzę, że podglądasz grę kupców. Nie odchodź, zaraz wracam. Cóż takiego zrobiłeś, biedaku? Hupsa! Nic, wasza uprzejmość. Jestem niewinny. I zanim wasza wysokość skomentuje, wiem, że wszyscy tak mówią. Ale ja naprawdę, naprawdę jestem niewinny. Ale i tak wygra. Głos tego kolesia przypomina mi kogoś z bloga Kipy. Nie wiem kogo, ale kogoś przypomina. Naprawdę, naprawdę, jakoś ci nie wierzę, więc jesteś tu bezprawnie. Nie za sztuczka, ale ja się nie nabiorę.
pożądalu. Naprawdę, naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Więc powiadasz nieszczęśliwcze, żeś niewinny. Zaczesz konkretnie cię zakuto. Widzę, że podglądasz grę kupców. Pożądalu, poszustalu. Zacóż konkretnie cię zakuto? Ktoś próbował wyciągnąć sakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Znaczy, zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Ja się pytam, czy to jest dowód? A był w pobliżu ktoś jeszcze inny, szczerze mówiąc, dowód dość trudny do obalenia. Faktycznie to żaden dowód. Czyli zostałeś kozłem ofiarnym. Ale i tak wygra. Szczerze mówiąc, dowód dość trudny do obalenia. Ha! Wszyscy tylko ta logika i logika. Dedukcja i dedukcja. A ja przecież nic nie zrobiłem. Mam szuściątko. Masz jakiś dowód swojej niewinności i dajesz za to głowę i zaręczasz swoim honorem. Chcesz, bym stawił się za tobą u króla. Masz jakiś dowód swojej niewinności? A moje słowo nie wystarczy? No dobra, może to nie najlepszy dowód, ale ja naprawdę jestem czysty jak łza. Pogadajmy z nim jeszcze raz. Ale i tak wygram. Za cóż konkretnie cię zakuto? Za cóż konkretnie cię zakuto? Szóstka się toczy! Hupsa! Się nie wstydzę? Ktoś próbował wyciągnąć sakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Znaczy, zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Ja się pytam, czy to jest dowód? Czyli zostałeś kozłem ofiarnym. A był w pobliżu ktoś jeszcze inny? Faktycznie to on robił. A był w pobliżu ktoś jeszcze inny? Nie! Ale to prowokacja! Jestem niewinny! Ale dam ci jeszcze hupsa! Cholerny oszust! Znowu szustaczek! I dajesz za to głowę? Pożądalu, poszustalu! Nie wpadajmy od razu w skrajności. Głowa to cenna rzecz. Wolałbym postawić coś, co nie jest mi aż tak potrzebne. Na przykład? Patrząc na wszystkie okoliczności, ale i tak mogą być moje buty. Hupsa! Przed moje oczy. Przecież nie masz butów. Szóstka się no toczy. Właśnie. Rozumiem. No właśnie, nie ma butów. Coś kręci. Ale dam ci jeszcze. Ty, że podglądasz grę przed moje oczy. Szóstka się toczy. Gdybym tylko mógł się przyłączyć, to amatorzy. Ja bym im pokazał, jak się turla sześcianiki. Jakieś małe oszustwo? A z rękawa? Przepraszam, książę, ale nie mogę zdradzać swoich skromnych tajemnic. Więc powiadasz nieszczęśliwca, żeś niewinny. Więc powiadasz nieszczęśliwca, żeś niewinny. Niewinny jak córka moja jedyna. Się nie wstydzę? No, to akurat zły przykład. Niewinny jak kwiat lilijki, o panie. Którą byśmy mogli tu odpowiedź znowu wybrać? Kto chce jeść, ten ma... Masz jakiś dowód swojej niewinności? Spróbujmy jeszcze raz. Masz jakiś dowód swojej niewinności? A moje słowo nie wystarczy? No dobra, może to nie najlepszy dowód, ale ja naprawdę jestem czysty jak łza. Tak, wygram. W pożądalu, poszustalu. Za cóż ko... Kto znaczy jest? Ja się pytam. Faktycznie to żaden dowód. Faktycznie to żaden ale dowód. Ale i tak wygram. Poważnie? W pożądalu, szczerze mówiąc, poszustalu. Mój biedny człowieku, wyglądasz na takiego, który by nawet muchy nie skrzywdził. Bez obrazy, ale prędzej ciebie by okradziono i ty mógłbyś chować. No, nie przesadzajmy, aż taką ofermą nie jestem. Masz zbyt chropowate palce jak na złodzieja. Wyglądasz na uosobienie dobroci i łagodności. Gdybyś był złodziejem, nie chodziłbyś w łachmana. Okej, weźmy tą odpowiedź z chropowatymi palcami. Masz zbyt chropowate palce jak na złodzieja. Ja? Chropowate palce? Obrobiłem nimi samego królewskiego doradcę Kejdana, kiedy zagapił się na dziewczyny z objazdowego cyrku.
Tylko może nie mów o tym w zamku. Przeklęty. Nie oparł się nim nawet ten zdzierca podatkowy Gandar. Zabrałem mu dwakroć tyle, co on mi. Ale nie powtarzaj tego, dobrze? To są palce mistrza, a nie jakieś tam chropowate. Nie wierzę. Mówisz tak tylko, bo wstyd ci odcisków od pracy na polu. Przeklęty! No to niech książę sprawdzi moje kieszenie! Ten ma sześć! Moje kieszenie? Bardzo proszę, moje kieszenie! Zaraz się okaże, kto tu ma rację! Kość, pięść, no dobra. Sześć! Okej, okay, mamy klucze i mamy kości do gry. Wytrychy i fałszywe kości. No, a więc jednak to jest oszustwo! Człowiekiem. Na właściwym miejscu. Wracam honor do kieszeni. Nie masz chropowatych paluchów. Kłaniam się do stóp, książę, i proszę o zwrot narzędzi pracy. Co to to nie? Nie mogę przecież popierać przestępczości. Ależ, książę! Co za ironia losu, okraść złodzieja. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy i porzucisz ten niecny proceder. To jest oszustwo! Do licha! Znowu będę musiał dorobić nowy komplet. No cóż, będziesz musiał, skoro ale jesteś taki naiwny. Okradliśmy złodzieja, mamy wytrychy i mamy fałszywe kości. Musimy użyć tych fałszywych kości na tych kosteczkach, ale wtedy, kiedy oni nie patrzą. Inaczej nam się to nie uda. Klasyczny cud! Się nie wstydzę? Szóstkę widzę! Klasyczny cud! Musimy chwileczkę poczekać. Okej. Okay. Ciekawe, czy kiedykolwiek zauważą, że to fałszywe kości. Pewnie nigdy nie zauważą. Ale dzięki temu możemy sobie przejrzeć tabołek. Pokaźny ładunek. Ale kupcy tak się zafascynowali grą, że zapomnieli go nawet rozładować. I wyciągniemy sobie z niej... no co wyciągniemy? Książkę. Hopsa! Plecak to przesada, ale zajęci grą na pewno nie zauważą braku tej ślicznej książeczki. Okej, okay, dobra, mamy książkę. Wejdźmy sobie teraz do tego sklepu. Na początku przyjrzyjmy się dziwnemu stworzeniu w słoiku. Wygląda jak mały człowieczek, ale jest w nim coś magicznego. No właśnie, ciekawe co to za mały człowieczek. Pogadajmy z alchemikiem. Witaj, czarodzieju. Witaj, książę. O bogowie, jaki ja jestem zapracowany. Jaki jestem zapracowany. Cóż to za niezwykły sklep? Cóż to za niezwykły sklep? Drogi książę, mówisz tak, jakbyś był tu po raz pierwszy. Nic się nie zmieniło od twojej ostatniej wizyty. Daj znać, kiedy wreszcie zdecydujesz się kupić coś innego niż miłosny wywar. Mi też by się taki miłosny wywar przydał, szczerze mówiąc. No dobra. A propos miłosnych wywarów. A propos miłosnych wywarów. Znowu? O nie! Powtarzałem ci tysiące razy, książę, że żadna dziewczyna w tym królestwie i tak ci nie odmówi. W końcu jesteś księciem i to całkiem niebrzydkim, jak na kogoś z tak fatalną fryzurą. O czym ty mówisz? Ten wywar to dla mnie. Nie lubię brzydkich kobiet. Może jeszcze tylko jeden flakonik. O czym ty mówisz? Dość tego! Mam naprawdę dużo pracy, a ty znowu grasz w te swoje dziwne gry! I tak wszyscy wiedzą, że chyba tylko jeszcze kotka barda ci się nie oparła. Starczy już tych podbojów, książę.
Dlaczego nie przewracasz stron palcami? Dlaczego nie przewracasz stron palcami? Ta księga, książę, jest starsza niż to królestwo. Jej strony są z wyprawionej ludzkiej skóry. Szpon de Mola służą autorowi za pióro, a krew za inkaust. Gdyby człowiek ośmielił się dotknąć jej palcami, spaliłaby mu rękę, a sama rozsypała się w popiół. Co to za śmieszny człowieczek w tym słoju? Co to za śmieszny człowieczek w tym słoju? Nie jest przypadkiem wbrew prawu czy coś? Ten śmieszny człowieczek, mój chłopcze, to homunculus, potężna istota magiczna. Kiedy wiesza się człowieka, u jego stóp wyrasta korzeń mandragory. Z niego pochodzi homunculus. Trzymam go do swoich własnych celów. Dlaczego on po prostu nie wyskoczy ze słoja? Cóż, nie grzeszy mądrością. Słój jest pokryty od zewnątrz kurzem, ale on myśli, że brud jest od wewnątrz. No i próbuje przetrzeć sobie widok od środka. Ma zajęcie na całe dnie. Kiedyś dałem mu kartkę pergaminu, na której po jednej i po drugiej stronie był napis Odwróć mnie. Nie masz pojęcia, ile dni bawił się z nieustającym zapałem. Strasznie okrutny ten mag. Korzeń mandragory kojarzy mi się z Harrym Potterem. Ale po co dokładnie uwięziłeś homunculusa? Nie chcę być niegrzeczny, ale to moja sprawa. Sam go stworzyłem. To i zrobię z nim, co tylko będę chciał. Ale nie przejmuj się. To istota stworzona sztucznie, więc bogowie mi to wybaczą. Może i sztucznie, ale wygląda jak prawdziwy. Bo jest prawdziwy, tyle że jest wynikiem eksperymentów z korzeniem. Znam wielu takich czarodziejów. Rozejrzę się jeszcze, nie przeszkadzaj sobie. Tylko niczego nie dotykaj! Spoko, spoko, nie będziemy dotykać, tylko uwolnimy homunculusa. Fajny człowieczek, przyda nam się w dalszej podróży. Nie mogę tego wziąć. Czy mogę ci jakoś pomóc? Wygląda na to, że mam nowego przyjaciela. No właśnie, mamy homunculusa, wygląda jak małe niemowlę. Przy okazji dajmy książkę magowi. Znalazłem pewną książkę. Wydaje mi się, iż jest magiczna, więc od razu pomyślałem o tobie, drogi przyjacielu. Cóż, tak, zajmujące, powiem więcej, interesujące. Gdzie znalazłeś tego białego kruka? Czyżby zostało coś ze starej wiedzy przesławnej Silmanioni? Nie wiem, ja tam znalazłem to przy drodze. Może któryś z kupców kiedyś ją zgubił. Kupców? Ha! Ci dusi grosze znają się na magii tyle, co kura na pieprzu. Nawet jeśli była ich, to tym lepiej, że ją stracili. Rysunki w tej księdze wyglądają interesująco. Nie musisz dodawać ni słowa, książę. Zaraz biorę się za wnikliwe studia. I co do zapłaty... Eliksirów miłosnych już nie mam, ale ten zabawny czar na pewno rozrusza twoich przyjaciół na jakiejś biesiadzie.
okej, dostaliśmy jakiś magiczny czar. Wyjdźmy na zewnątrz. Nic więcej tu nie znajdziemy. Ależ jesteś silny. Oczyściłeś taki wielki słój jednym oddechem. Ja męczyłem się przez kilka miesięcy. Może i jestem tylko z Mandragory, ale wiem, co to wdzięczność. Pomogę ci, kiedy tylko będziesz mnie potrzebował. Powiedzmy 3 razy. Daj znać, kiedy będę potrzebny. Okej, na pewno poprosimy Homunculusa o pomoc. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seryjka. Póki co jest to pierwszy odcinek, no ale będziemy kontynuować. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się piona!